Piecucha, będę skręcał w lewo. Taki jest też przebieg drogi z pierwszeństwem. Uważajmy, aby tutaj wjeżdżać na lewy pas i dopiero będziemy się mniej więcej tutaj, bądź po minięciu drugiego przejścia dla pieszych, dopiero zmieniać pasy, jeżeli byśmy jechali na wprost. Jestem na Alei Zagłębia Dąbrowskiego, na skrzyżowaniu z ulicą Piecucha. Wykonam teraz manewr skrętu w lewo. Ustawiam się na lewym pasie. Przebieg drogi z pierwszeństwa z mojego kierunku w prawo, czyli będę musiał pojazdom z prawej strony jadącym ustąpić pierwszeństwa. Wolną drogę. I jesteśmy na Piecucha, jadę w kierunku Błęknic i Pogori. Od strony dworca Gołonogu pojadę prosto. Muszę ustąpić w tym miejscu pojazdom zarówno z prawej, jak i z przeciwka. Przeciwka ciężarówka chyba będzie skręcała. Przydałby się kierunkowskaz. Wyjeżdżamy. Tutaj mamy miejsce, aby ustąpić pojazdom jadącym z Alei Zagłębia Dąbrowskiego w prawo. I jedziemy w kierunku skrzyżowania z Aleją Piłsudskiego. Ulicą Piecucha pojadę prosto w kierunku dworca. Czyli będę z drogi z pierwszeństwem zjeżdżał. Teraz uważajmy, wykonuję tutaj zmianę pasa ruchu i jadę prosto w kierunku przejazdu. I z Piecucha jadąc od dworca pojadę w prawo. Oczywiście ustępuję pojazdom jadącym w lewo drogą z pierwszeństwem. Natomiast skręcając tutaj w prawo, wjeżdżamy na prawy pas. Teoretycznie wykonujemy to bezkolizyjnie. W praktyce uważajmy na pojazdy skręcające w lewo, aby ktoś nierozważny nie wjechał na nasz pas ruchu. Wtedy to ten skręcający w prawo, wyjeżdżający spod ustąp, byłby sprawcą takiego zdarzenia drogowego.